Szanowni Boże, bułka z masłem, czyli coś Wam powiem wielkopostnie. Poruszamy dzisiaj jeden z trudniejszych tematów, jaki gości w naszym życiu. Gustaw Morcinek po wyjściu z obozu w Dachau tak napisał: najboleśniejsze jest może dla nas to, że już nie umiemy się modlić, bo gdy ktoś z nas zacznie w chwili wzruszenia odmawiać tę najpiękniejszą modlitwę, Ojcze nasz, spostrzeże, iż trudno wypowiedzieć szczerze te słowa: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. On przeżywał to po doświadczeniu niewoli. My często mówimy o przebaczeniu wobec takich nieuniknionych tarć życia codziennego, w rodzinie, wobec przyjaciół, w relacjach zawodowych. Cierpimy, gdy ktoś nas obraził, pogardził nami albo w jakiś sposób nam zaszkodził. Nierzadko stajemy się wtedy bardzo skrupulatni, prowadząc rachunki z naszej wielkoduszności. Wielokrotnie człowiek albo odmawia przebaczenia, albo wylicza, ile to go kosztuje. A przebaczenie najwięcej kosztuje tego, który przebacza. Dlatego Piotr zadaje pytanie: ile razy? Czy aż 7? Bo owe 7 to dla nas i tak już przekracza nasze zdolności. W tej przypowieści słyszymy, że Pan darował dług swego sługi, a dług był bardzo wielki. I choć chciał Pan być stanowczym, to zmiękł, gdy sługa padł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się. Więc obok tego trudnego przebaczenia stoi jeszcze litość. Nie inaczej to się dzieje z nami wobec Boga. Ilekroć klękamy do spowiedzi, żałujemy, wyznajemy swoje winy i prosimy o darowanie długu. Czy zdołamy policzyć, ile razy przyjmowaliśmy taką pozycję? Ile razy mówiliśmy: postanawiam poprawę? Bóg bezgranicznie przebacza żałującemu i nawróconemu. Ale kiedy osiągamy to, po co przyszliśmy, zadowoleni z naszego sukcesu, wracamy do starego życia. Może nie natychmiast, ale z czasem, bo zapominamy o naszej obietnicy. Zachowujemy się jak uwolniony od długu wobec swego dłużnika, który był winien jakieś grosze. Zgodnie ze słowami Morcinka, trudno jest szczerze powiedzieć: i odpuść nam nasze winy, kiedy nie postępujemy zgodnie z nimi, jak i my przebaczamy. Kiedy najdzie nas pokusa, żeby nie przebaczać, przypomnijmy słowa miłosiernego Pana skierowane do tego bezdusznego sługi. Sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim sługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? Papież Benedykt napisał, że wina jest rzeczywistością, obiektywną siłą siejącą zniszczenie, którą należy pokonać. Dlatego przebaczenie musi być czymś więcej niż tylko zignorowaniem winy i intencją puszczenia jej w niepamięć. Winę należy przeobrazić, uleczyć i dopiero w ten sposób ją pokonać. Doświadczając radości i tego wewnętrznego pokoju, jaki odczuwamy, gdy wybaczono nam, możemy z Bożą pomocą otworzyć się na możliwość przebaczania. Bo my także nie jesteśmy zdolni zapłacić długu, jaki mamy u Boga, za całą Jego łaskawość względem nas. Lecz naszą bezsilność uzupełnia Boże miłosierdzie. Bóg może nam darować nasze winy, bo jest dobry, bo na wieki Jego łaskawość. Jezusowi nie chodzi o liczby, o to, ile razy przebaczyć, ale o to, by czynić to stale, bez końca i zawsze. Przebaczenie prowadzi od myślenia w kategoriach ja do myślenia w kategoriach my. Bo w nim nie chodzi o to, kto ma rację, ale o to, byśmy żyli prawdziwie. Szczęść Boże.